22 lutego zmarł Aleksander Doba, polski podróżnik, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przypłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni. O śmierci kajakarza poinformowała rodzina za pośrednictwem Facebooka. Aleksander Doba zginął śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro. Aleksander Doba zdobył tytuł podróżnika roku 2015, przyznanego przez National Geographic. Opłynął kajakiem Bajkał i Morze Bałtyckie. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po Przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Był dwukrotnym złotym, srebrnym i brązowym medalistą otwartych akademickich mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim. 19 marca 2015 roku został honorowym obywatelem Swarzędza. Od lat 70. XX wieku był mieszkańcem Polic. Zmarł w wieku 74 lat. W nocy z 22 na 23 lutego w godzinach nocnych między 23 a 3 odbył się kolejny transport wielkogabarytowy, tym razem najwyższego elementu instalacji Polimery Police, propan-propylen splittera, którego wysokość wynosi 96 metrów. Propan-propylen splitter będzie częścią instalacji PDH i ma służyć do oddzielenia propanu od propylenu w celu otrzymania propylenu o wymaganej czystości ponad 99,5%. Transport rozpoczął się w porcie barkowym i przebiegał przez ulicę Jasienicką, następnie ulicą Piotra i Pawła na plac budowy. Wszystkie dotychczasowe transporty odbywały się w godzinach nocnych, by zminimalizować uciążliwości z tym związane. Powstała nowa grupa pod nazwą Polickie Serca, która ma wspierać Ingę Niedźwiecką w walce o zdrowie. Wolontariuszki, inicjatorki grupy po raz kolejny udowodniły, że lepiej działać niż bezczynnie czekać na cud. 21 lutego w siedzibie Rady Osiedla nr 2 w Policach zorganizowały kolejną akcję, tym razem kulinarną, by wesprzeć rodzinę dziecka w walce o 10 milionów złotych potrzebne, by osiągnąć cel. Stworzyłyśmy grupę Polickie Serca, ja Karolina, Ewa Kucharska i Ania Gnab. I wspólnie razem żeśmy przygotowały placuszki, faworki, pieczeń rzymską, zupka gulaszowa, gołąbeczki. Przygotowania do kulinarnej uczty rozpoczęły się kilka dni przed akcją. Ze względu na obostrzenia gotowanie potraw odbyło się na raty, by nie gromadzić się w dużych skupiskach. W naszej radzie seniorzy też się zaangażowali, oprócz tego, że te stoiska zostały przygotowane, zrobione też stroiki. Piękny wystrój tutaj właśnie na tych kolumnach, to też przez naszą świetliciankę, ale to są w większości osoby starsze i one się boją w takich tłumach. Ja mimo, że jestem starsza, ale muszę być wszędzie. Jakoś sobie daję radę, Pan Bóg mi daje tyle siły, że wytrwam w tym wszystkim, bo najważniejsza właśnie sprawa, pomoc dla tej chorej dziewczynki. W akcję włączyli się mieszkańcy Przęsocina, skąd pochodzi dziewczynka. Pełna determinacja gospodyń wiejskich to kolejny krok w kierunku osiągnięcia celu, którym jest uzbieranie 10 milionów złotych na leczenie. Na dzisiejszy kiermasz tutaj przy Radzie Osiedla nr 2 przygotowaliśmy z ekipą z Przęsocina, z paniami, które naprawdę tak się udzielają, że serce rośnie. Mamy pierogi ruskie, mamy smalec, mamy kopytka. Oprócz tego wystawiane są na licytacje różne produkty właśnie gospodyń naszych wiejskich. Są to panie w wieku 85 lat nawet, które przychodzą i lepią te pierogi. Chcą w ten sposób pomóc nam i Indze, żeby Inga wyzdrowiała, żeby dostała ten gen. Poprzez takie akcje mieszkańcy jednoczą się, mają wspólny cel i wielkie serce. Jako klub motocyklowy założyliśmy własną skarbonkę, które co miesiąc są wpływy, tak sobie ustaliliśmy, że każdy z nas tam
jakąś cząstkę siebie wkłada w tą skarbonkę. Przyszliśmy z tego względu, że znajomi bardzo tutaj się udzielają i to wszystko otworzyli i ze względu na to, żeby im troszkę pomóc i wspomóc małą, chorą dziewczynkę. Przychodzę zawsze na wszystkie akcje dla Ingi, bo akurat znamy rodziców Ingi, więc staramy się pomagać jak najwięcej, jak najczęściej, więc i bierzemy udział w licytacjach na stronie internetowej i przychodzimy na wszystkie właśnie takie kiermasze. Akcje zbierania pieniędzy dla chorej Ingi pokazują determinację i zaangażowanie społeczeństwa, które chce ratować zdrowie chorego dziecka. Tego dnia zebrano blisko 10 tysięcy złotych. 22 lutego rozpoczęły się prace związane z przebudową połączenia drogowego Police-Szczecin. Aktualnie trwają wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej. W związku z tym w miejscowości Przęsocin został wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch wahadłowy obowiązuje na odcinku od nowo powstałej wyspy rozdzielającej jezdnię do skrzyżowania z ulicą Polną. Prace związane z przebudową drogi potrwają do 30 kwietnia 2022 roku. W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej informacji o tym, że dochodzi do spotkań z wilkami w naszym regionie. Zwierzęta te były widziane m.in. w Trzebieży, Uniemyślu, Dobrej oraz w Jasienicy. Występowanie wilków na naszym terenie nie jest nowością, jednak od pewnego czasu leśnicy zaobserwowali, że ich aktywność się poszerzyła. Przede wszystkim nie wpadać w panikę, nie uciekać, po prostu odczekać, aż przejdzie. Prawdopodobnie wilk sam się oddali. No i jeżeli jesteśmy na spacerze z psem, no to nie puszczać psów wolno, bo to jest taki dodatkowy bodziec dla tego, żeby wzbudzić w wilku agresję. Tak samo nie wyrzucać jakichś odpadków, które by mogły je gdzieś tam zwabić i nauczyć łatwego zdobywania pokarmu. Wilki starają się unikać kontaktu z ludźmi, dlatego też są mało widoczne. Jednak przy okazji zdobywania przez nie pokarmu niestety dochodzi do tych przypadkowych spotkań. Do tej pory aktywność wilków była większa przy granicy polsko-niemieckiej. Może ten program ochrony gatunkowej i moratorium na odstrzał dzików spowodowały, że one tutaj znalazły swoje optymalne warunki. Na pewno w dużym stopniu przyczyniło się też do tego zagrodzenie przez naszych sąsiadów granicy, ponieważ chcą się ochronić przed afrykańskim pomorem świń i część po prostu wilków, które żyła trochę u nas, trochę z drugiej strony pasa, zostało tutaj. Leśnicy uspokajają, że spotkania, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, były często chwilowe i nie zagrażały życiu człowieka. W przypadku kontaktu z wilkiem pamiętajmy o zachowaniu spokoju. Należy wówczas wycofać się i poczekać, aż zwierzę się oddali. W galerii Obok w Miejskim Ośrodku Kultury Policzanie mogą obejrzeć wystawę prac malarskich Elżbiety Kisiel-Gładkowskiej Cykle i drogi. Szczególnie interesuje mnie człowiek, a jeszcze bardziej kobieta. Nie dlatego, że jestem feministką, ale po prostu uważam, że kobiety są barwniejsze w sposobie bycia i w sposobie ubierania się, więc zachowania. To mnie inspiruje po prostu do obserwacji, a potem do wypowiadania się na papierach czy też na płótnach. Na wystawie artystka zaprezentowała cykl portretów kobiet czy optymistyczne obrazy o tematyce związanej z tangiem argentyńskim. Długie lata tańczyłam, no i tańczę, chociaż w tej chwili to pandemia nam pokrzyżowała wszystkie nasze plany. Niemniej jednak tęskniąc za tangiem wnoszę tutaj właśnie atmosferę tanga argentyńskiego. Elżbieta Kisiel-Gładkowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. W swoim życiu zajmowała się projektowaniem odzieży, kostiumów teatralnych, scenografii i sztuki użytkowej oraz aranżacją wnętrz, ale serce oddała malarstwu. Maluje wszystkimi technikami, przede wszystkim olejem, pastelami i akwarelami, również zajmuje się rysunkiem. Artystka uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych.
Obrazy wszystkie są piękne. Ela fantastycznie bawi się kolorem. Obrazy są optymistyczne. Właśnie motywem przewodnim wielu obrazów jest tango. Nowe cykle Droga też mi się bardzo podobają. Minimalistyczne, takie do przemyśleń, takie do zadumy. Także ja drogę zawodową Eli śledzę od zawsze i bardzo lubię jej obrazy. W Miejskim Ośrodku Kultury przez pandemię nie odbył się oficjalny wernisaż. Wystawę można oglądać w niewielkich grupach lub indywidualnie.